Kościół katolicki utracił zdolność do przeciwstawienia się upadkowi obyczajów. Utracił zdolność do jednoznacznego i energicznego odrzucenia małżeństw homoseksualnych, prawa do aborcji i pracy kobiet. Spójrzmy prawdzie w oczy. Europa Zachodnia doszła do tak odrażającego stanu rozkładu, że sama siebie nie jest w stanie uratować. Nie bardziej niż starożytny Rzym w V wieku naszej ery. Cześć! W dzisiejszym odcinku Gra w Zero Vlog Literacki Uległość Michela Houellebecqa, powieść, która ukazała się w dniu ataku na redakcję Charlie Hebdo i wstrząsnęła światem francuskiej kultury. Jej osnową jest wizja Francji, w której do władzy dochodzi partia islamska i prawo szariatu zaczyna obowiązywać w całym kraju. Wizja, można by powiedzieć, nie nowa, skąd więc taka reakcja? Ano stąd, że jej autorem nie był prawicowiec, którego można by było oskarżyć o faszyzm, o jakąś ksenofobię, a człowiek, o którym myślano, że przynajmniej sprzyja francuskiej lewicy. Houellebecq rzecz jasna nie uniknął krytyki. W długim wywiadzie dla Paris Review musiał tłumaczyć dziennikarzowi, że taka wizja upadającej laickiej Europy to nie jest żaden wymysł, że to się dzieje na naszych oczach. Co więcej, tłumaczył się, że islamofobia to nie jest rasizm, że to jest zupełnie coś innego. Rasizm to nieakceptowanie kogoś ze względu na przykład kolor skóry. A takie konstrukty myślowe jak rasizm kulturowy tylko i wyłącznie problem rasizmu rozmywają. Najwyraźniej zadziałała tutaj zasada: jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Ale o czym jest uległość? Po pierwsze, tytuł. I tutaj sprawa może wydawać się oczywista, bo słowo islam oznacza właśnie uległość, uległość wobec Allaha. Ale na książkę należałoby spojrzeć nieco szerzej, bo jeden z bohaterów tłumaczy, że jego zdaniem podstawowym pragnieniem człowieka jest właśnie pragnienie uległości. To trochę jak z wielkim inkwizytorem u Dostojewskiego. W momencie, kiedy ludzie uzyskają wolność, zrobią wszystko, żeby odnaleźć system, któremu będą mogli tę wolność oddać. Dlatego, kiedy na arenie dziejów pojawia się islam, większość porzuca laicką Europę i oddaje się właśnie islamowi. Można zapytać, co islam ma do zaoferowania francuskiej inteligencji, bo to jej przedstawiciel jest głównym bohaterem uległości. Po pierwsze, pieniądze. Otóż arabscy szejkowie stawiają sobie za punkt honoru posiadanie jakiejś prestiżowej europejskiej uczelni i Sorbonę zwyczajnie kupują, zwiększając przy tym pensje naukowców trzykrotnie. Dlatego na kartach powieści rzecz jasna wielu naukowców z tej uczelni dokonuje konwersji. Ale pieniądze to nie wszystko. Główny bohater, starzejący się profesor literatury, nie potrafi zatrzymać przy sobie kochającej go kobiety. Jest samotny. Tę samotność próbuje leczyć seksem z prostytutkami, ale bezskutecznie. Islam i tutaj okazuje się rozwiązaniem. Wielożeństwo, uległe nastoletnie żony i problem rozwiązuje się sam. Ów profesor to specjalista od Wismansa, XIX-wiecznego pisarza, skandalisty, naturalisty, który w drugiej części swojej działalności porzucił swe pierwotne poglądy, aby wstąpić do klasztoru. Początkowo główny bohater powieści miał również dokonać konwersji na katolicyzm, tak jak człowiek, którego fascynuje, ale Houellebecq doszedł do wniosku, że chrześcijaństwo zostawia człowiekowi zbyt wiele wolności. Dlatego według autora dla wypalonego francuskiego intelektualisty znacznie ciekawszą alternatywą jest właśnie islam. Czym zatem jest uległość? Przede wszystkim obrazem upadku laickiej Europy, obrazem kolaboracji jej elit, obrazem ich koniunkturalizmu. Taka scena, w której rektor tłumaczy głównemu bohaterowi, na czym polega wyższość islamu nad chrześcijaństwem, to jest obraz moralnej nędzy bohaterów, takich, którymi frazesami próbują przykryć swoją duchową rozpacz i pustkę. To nie jest powieść antyislamska. To jest powieść antylaicka, a co ważniejsze, powieść, którą świetnie się czyta. Houellebecq, mimo że nad akcję ceni przemyślenia głównego bohatera, to nie pozwala czytelnikowi się nudzić. Polityka miesza się z historią literatury i dramatem starzejącego się profesora. Niektórych czytelników mogą gorszyć naturalistyczne sceny erotyczne, ale są one fabularnie uzasadnione.
Główny bohater, tak jak Wiesmans właśnie, przechodzi bowiem od naturalizmu do religii. Wspomniałem na początku, że uległość Houellebecqa wywołała we Francji prawdziwą burzę. Czy Francuzi wyciągnęli z tej powieści jakieś wnioski? Za odpowiedź niech posłuży fakt, że obecnie jedną z najlepiej sprzedających się nad Loarą książek jest esej Michela Onfray, z którego wynika, że odpowiedzialność za upadek europejskiej kultury ponosi winę chrześcijaństwo. Ja się z Wami już żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.